Yo, people, z tej strony Brygie, witam w grze League of Legends, by the way, nie wiem, tak, znaczy whatever, nie wiem jak to się wymawia poprawnie. Dawno nie grałem w tą grę, a ostatnio się trochę, myślę, wciągnąłem na nowo po dłuższym czasie. Tak, gramy na moim koncie, no teraz w głównym koncie, ale w sumie to konto ma chyba 15 poziom teraz. Miałem wcześniej Buriego G przez jedno G i ona ma 30, ale jakoś tak postanowiłem, że zrobię sobie nowy i od teraz gram na tym. I tak, no i gramy w League of Legends. Jeszcze nie wiem, kim zagram, tutaj patrzę na ludzi. Nigdy nie chcemy się z nimi kłócić, więc się dostosuję. Mamy lidera, mamy... I go ten solo top, ten coś tam bot or bot. Poczekajcie, can I top? Najchętniej to bym zagrał Garenem. To mój ulubiony charakter Nasus, byłoby miło. Lee Sina zbytnio nie ogarniam. Jax jeszcze jest fajny na pewno. A... Zabawmy się. Pójdę Warwickiem na topa. O tak. Nigdy nie grałem Warwickiem. O, tak. No, niestety... Oj, co się stało się? Ktoś nie chciał zagrać z nami. Tak też bywa. Też za długo się zastanawiałem chyba, gdzie powinienem grać. Może teraz szybciej powiem, że chciałbym pójść na topa. To trzeba robić tak. Kładzie się trzy palce na literach T-O-P, klika się na czat i od razu Enter. I wszyscy muszą... Musimy być jak najszybciej. Im szybciej nam to pójdzie, tym mniejsze pretensje potem na ludzie będą, jak szybko z tego weźmiemy tą postać, bo to jednak nie są rankedy, tak, nie są drafty i normalne do tego, to są normalne do tego na niskich poziomach, więc od 7 na 13 poziom konto tam jest zapisane, więc trzeba walczyć o swoją pozycję. Pójdę Warwickiem na topa. Taki mam pomysł. Słuchajcie, jak ktoś gra w LoL'a i lepiej się ode mnie zna, to nie hejtujcie mnie, jeśli zacznę składać jakieś dziwne przedmioty na Warwicka. Ponieważ ja gram w LoL'a bardzo, bardzo tylko tak dla fanu. Nie zależy mi nigdy na wejściu na wyższe dywizje. Wiem, że wielu ludzi mówi też, nie zależy mi wcale na tej grze, robię to dla fanu, a potem spinają dupę, żeby wyjść na przykład do dywizji z brązu. Moje najwyższe osiągnięcie to był Silver 3. I w sumie więcej nie grałem. Top, tak, chcę iść na topa i chcę wziąć Warwicka. Zabawmy się. No i chyba nic więcej nie mamy. Jakie tu masz skiny Warwick? Warwick... W sumie fajnie wyglądający champion. Dziki Warwick fajnie wygląda. Ognisty kieł na pewno bardzo fajnie. Śnieżny, tak, i to też mi się nie podoba. Dobrze. To wiecie co? Będziemy widzieli się już w grze. Ja teraz to... No, widzimy się w grze. Okej, jesteśmy już w grze. Jak tam FPS-y? Mogę zasłonić się FPS-y? Mogę zasłonić się FPS-y, nauczyłem się. Tak, co będę składać na Warwicka? Wydaje mi się, że bot tylko będzie dobrym przedmiotem, a jakieś tankowate itemy? Jakie ty masz w ogóle skille, mistrzu? Podstawowe ataki zadają 3 nieuchronnie, 3 dodatkowe magiczne. Przywracają mu tyle zdrowia. Co tu masz? Cios wygłodniałego, uderza przeciwnika z wyższą z dwóch wartości magiczną, chyba niezły na start. I zacznę bardzo ostrożnie, bo myślę o Doran Shieldzie. Tak, niech będzie Doran Shield, jeden potek i oczywiście trinket, bo zapominam często. Jak już mówiłem, możliwe, że niechcąco tutaj ustalę nowy sposób budowania przedmiotów na Warwicka, to będzie niezamierzony sposób, no naprawdę nie kojarzę, jak powinienem budować tą postać. Zresztą wydaje mi się, że takie ryzykowanie i bawienie się itemami często jest całkiem fajną formą rozrywki. I każdego moim zdaniem każdego czempiona można zbudować naprawdę na wiele sposobów i to, że jakiś sposób nie jest sposobem ogólnie przyjętym, to wcale nie oznacza, że będzie to gorszy. Chociaż często tak jest, ja już się przejechałem wiele razy. Przeciwnicy mają, posłuchajcie, Talona i ja z tego co widzę, to Talon chyba będzie na topie. Talon jest zarąbistym liderem, właściwie Talon to jest drugi mój ulubiony champion zaraz po Garenie. Garen my favorite, a Talon drugi będzie.
Co ja w ogóle mam za skillę? Tutaj mam Warwick Wyjazd, wzmacnia sojuszniczych bohaterów w okolicy. Tak mam polskiego lola, wiem, że niektórzy strasznie tego nie lubią, ale mi to nie przeszkadza. Co więcej, nadto lubię. Prędkość ataku... O, 40%, fajnie. Wykrywa po... A, to jest ta pasywka, wiem. Znam ją, a ulta znam, bo wiele razy z ulta dostałem. No dobra. Czyli będzie okej. Ping dobry, FPS-y nie spadają, przynajmniej na razie nie. Będzie się grało dość przyjemnie. Ja też się potrafię farmić. Tutaj muszę wam od razu powiedzieć, że nigdy nie byłem dobry w farmieniu. Okej, gramy na taki dziwny zespół, ale aczkolwiek na pewno nieprzyjemnym będzie Mundo, ponieważ ten champion jest naprawdę wredny, ale z tego co widzę, ja mam 8% maksymalnego zdrowia, czyli to będzie akurat niezły na tanka. A jak botka złożę, to też będzie niezły. Tak będę chyba mniej więcej kontrował Mundo, ale to jest, wiecie... tak... bardzo... wyolbrzymione powiedzenia, że będę kontrował, bo ja tutaj nikogo nie kontruję nigdy. To nie jest gra, w której naprawdę mogę powiedzieć, że jestem dobry, ale jest przyjemna, przyjemna gierko, tak. Naprawdę z kumplami jest coś pobawić. Dobra, wyjazd stąd, panowie. Ja bym teraz dał to coś, co mi zwiększa attack speed, bo to jest miłe. Oczywiście nie mam żadnych runek, o tym nie mogę powiedzieć, bo to jest za mały poziom. Runki się od 20 buduje, to akurat zdążyłem się nauczyć, że tylko od tego się opłaca. Mam jakiegoś szalonego Lee Sina, fajnie, agresywny gra. I przy okazji jeszcze nie dał się zabić, to chyba będzie mi pomagał dobrze. Jak widzicie, bardzo pasywnie gram. Chociaż może czas obijać przeciwników. Mana mi się szybko kończy, niedobrze. Wiem, że Warwick jest... był chyba kiedyś bardzo dobrym junglerem, teraz jest takim dość zapomnianym championem. Rzadko się spotykam, żeby ktoś grał Warwickiem. Ale może po prostu ja jestem na takich poziomach, gdzie nikim nie gra, gdzieś na wyższych levelach robi furorę. Tak, mam to coś takiego, co mi to daje. Szybciej poruszam się w ich stronę, chyba tak. Mogłem Ignite'a rzucić, aczkolwiek on, ten Ignite na tym poziomie jeszcze by chyba go nie zabił, o ile zadaje obrażeń. 110, na pewno by go nie zabił, szczególnie, że facet użył potka. Czy to się nagrywa w ogóle? Nagrywa się, jak nie widzę tych FPS-ów, to mi się wydaje, że kurde, przestaje się nagrywać automatycznie. Ale nie jest tragicznie. Tak, mówię, botrk będzie pierwszym itemem, którego złożę, będę leciał w botrka na pewno. I jeszcze myślę właśnie o... no i o tankowato dość się budować. Czy coś jeszcze ofensywnego bym złożył? Może złożyłbym tłuczek, czy brutalizer, to się nazywa chyba po angielsku. Żeby mieć przybicie pancerza przeciwników, ale... ale to zobaczę już, jak to będzie szło. Jak będziemy przegrywać, to bardziej tanki, a jak będziemy sobie radzić nieźle, to... to mówię, może trochę zaszaleję, damage pójdę. A tutaj na razie jest 2-2, więc nie jest źle. Omygy, omygy, stop feeding, omygy, shut the fuck up. To słuchajcie, jak się nie uczestniczy w takich kłótniach, to... to jest nawet przyjemnie popatrzeć na to. To jest community LoL'a, jest złożone z graczy, którzy nie wiadomo dlaczego każdy uważa się za jednego lepszego od drugiego. Chociaż ja teraz mówiąc takie rzeczy, to też brzmi jakbym tam się wywyższał bardzo. Mogę się tylko szczycić tym, że raczej nie uczestniczę w takich kłótniach. W ogóle rzadko używam czatu w LoL'u. Ale lubię poczytać, jak ludzie się powyzywają. Szalony Lee Sin. Na razie co mogę powiedzieć o Warwicku, nie miałem okazji przekonać się o jego sile, ale patrząc na jego skille, chyba przyjemny champion. Nie wiem jak tam przelicznik, nie wiem czy jest OP, ale gra mi się na razie nim przyjemnie. Czasami są tacy championi, że jak uruchamiam grę i zaczynam nimi grać, to czuję się jakbym nie był na swoim miejscu. Jeszcze raz ja robię atak, kumuluję 5 dodatkowych obrażeń, to się chyba zwiększy wraz z poziomem, tak? Chyba tak. Czyli, no jakieś tam dodatkowe obrażenia, złapy. Dlatego taki do dżungli był. To jest jak...
jakieś nieuchronne obrażenia czy coś w tym stylu, to jest zawsze pożądane. Szybsze czyszczenie tych kampów, tak to się mówi. Jak tam ja stoję z hajsem? Zalecane. A w ogóle co ja mam zalecane? Ja mam zalecane itemy do dżungli, ale jest też tutaj botryk, więc propsy. Itemy całkiem tankowate. No chyba nieźle w takim razie myślałem. Prawdopodobnie też podświadomie pamiętałem jakieś składanie innych ludzi Warwicka, itemów na Warwicka, nie składanie Warwicka. I podświadomość mi podpowiadała zrób to, ale... Albo też po prostu kojarzę mniej więcej co powinno się składać na jakiegoś czempiona. Na przykład no... Nie jestem już aż tak nowym graczem, żeby na przykład na, nie wiem, składać pod tanka Ashi. Chodź sobie, że to coś by dało. O, zabiłem kogoś, miło. A tylko machnąłem łapą. Dziękuję, Lissin. No, patrzcie, jaki miły Lissin. GJ. Okej. Jestem Kogzen. Pokazałem skilla. Tak naprawdę skupiłem się na wieży i tak zaskoczył mnie ten Mundo, to po prostu go strzeliłem. Ale uznajmy, że jestem dobry. Mam ulta i ultę mógłbym chyba ile zabiorę obrażeń? 250. Niedużo, aczkolwiek przygwożdżenia i to, że w pewnym stopniu teleportuje się do przeciwnika w tym momencie, pozwala mi zabić tego Talona niedługo. Tylko musi podejść bliżej, może jakby trochę życia stracił. Fajne jest to, że cały czas się szybko poruszam, nie wiem czy widzicie. To zwiększony ten movement, poruszam się szybciej niż z butami bym się poruszał. O nie, dobrze, wiecie co, czas się chyba oddalić. Czy mi to zwiększa prędkość poruszania? Nie wiem, ale nasz kumpel nie żyje. No wbili się nas, do nas kolejne. A ja mam pota na B, fajnie. Syndra zrobiła superganka. Nie wiem, czy SS mieliśmy. Tak, 0 SS, czy nie mieliśmy. Posłuchajcie, powiem wam, zdradzę się, jak pierwszy raz grałem w LoL'a, to nie wiedziałem, co znaczy SS. A grałem wcześniej w takie gry jak Tibia, ale takie Tibia podobne, WoDBO, czyli World of Dragon Ball, Tibia Dragon Ball, tak w skrócie, jak to wyjaśnić. I tam SS, to wiecie, skrót od screenshot, zrobiłem ci SS i myślałem, że posłuchajcie, że wszyscy cheatują w tej grze i wszyscy robią SS-y sobie nawzajem, że kurda, ty cheatujesz i tak dalej. I tak się zastanawiałem, o co chodzi, wszyscy w tej grze mają haki? Jakim cudem ta gra przeszła w ogóle na taką... na tyle ludzi w to gra, skoro wszyscy mogą hakować w tej grze, gdzie no... Chyba chodzi o takie sportowe, sportową rywalizację. Ja mógłbym cię zabić, przyjacielu, tylko gdybyś bliżej podszedł na chwilę. I gdybym miał ultacza w końcu, manę na ulta, to rzuciłbym w ciebie Ignite'a. O tak. O to mi chodziło. Dobrze, na razie idzie całkiem pozytywnie, na plus, daję okejkę. Cofnijmy się do bazy, bo trochę przedmiotu, znaczy trochę hajs już naapałem, a stan zdrowia i many wskazuje na to, że powinienem to zrobić. To niech będzie tak, jakieś buty. To będzie w sumie nie głupi pomysł, ale lekka szata, trochę pancerza, no i potki. Ja mam jakiś tam niby lifesteal i jeszcze to mi dodaje 12%, więc nie powinienem już narzekać na słaby stan zdrowia. Dobrze, 6-9. No, przegrywałem, aczkolwiek to jeszcze nie o niczym nie świadczy taki wynik. Wygrywałem gry kiedyś 20-40 przegrywając. LoL jest taką dziwną grą, gdzie... wiecie, wytłumaczę po chwili, nie wiem czy wszyscy wiedzą, na niektóre to będzie w 100% oczywiste, więc możecie się chwytać za głowę, jeśli chcecie. Im dalszy moment gry, tym dłużej się czeka po śmierci na respawn. Dlatego na dalszym etapie gry jedna walka, jedna bitwa między drużynami może przeważyć szale zwycięstwa, ponieważ nagle wszyscy przeciwnicy padają, a my mamy 50. Pokonujemy wszystkich przeciwników i mamy 50 sekund, żeby ich zapuszować, tak? Bo wtedy już na naprawdę daleki, na dalszym czasie gry, tyle już trzeba czekać na respawn, więc wiecie. Czasami wystarczy jedną walkę wygrać, żeby wygrać grę. Dobra, tam jest Blitzcrank. Mam nadzieję, że ty mnie chłopie nie złapiesz. Ale. No będziesz próbował. Okej, okay, złapał miniona, świetnie. Chyba, a może nie chwytał. Wydawało mi się, że złapał miniona, albo noś nie mam.
Dobra, tutaj panowie będą chcieli, panowie i pani jedna, znaczy nie wiadomo czy ona oczywiście z panią, raczej pewnie gracz męski, chociaż panie też to grają. Ach, blisko było. A mogłem rzucić w nią tym. No tak, zapominam używać przedmiotów, to jest największy minus tego. Często składam przedmioty, których trzeba, które mają możliwość użycia, ale zawsze o tym zapominam. Co drugie? Drugie chyba niech będzie to przyspieszenie, tak speedu, bo to będzie miłe. Okej. Okej, o, zakończyłem serię. I wbiłem swoją, bo tu już będą 3 kile. KS Nop, ja? Możliwe, że ja, no nie wiem. Ale wydaje mi się, że byłeś zbyt daleko, Velkos, żeby dopaść tego Blitzcranka. Oj, ping wskoczył, ale to tak na chwilę, nie wiem co się dzieje. Czasami skacze na sekundę ping i jest taki krótki lag, a potem wszystko wraca do normy. 1800 hajsu potrzebuję na ten item, więc nie będę się wracać, póki tyle nie zarobię. Na razie miniony nie przychodzą. O, bot wygraliśmy. Znaczy bota wygraliśmy. Znaczy wygraliśmy, no zniszczyliśmy wieżę już. Czemu ta Syndra tak mnie cały czas gankuje? Nie lubię cię, Syndra. Ja wiem, gdzie ona jest, chłopie. No, nerw. Ale z Lee Sinem ją raczej złożymy. Okej. Okay. Chyba dobrze maksuje to Q, a 14% zdrowia na jeden hit. Na pewno dobrze, że maksuje to Q, bo to dobrze bije. Maksymalnego zdrowia chcemy stwierdzić, czyli zawsze bijemy dość dużo. Dobrze, przyciśnijmy trochę nasz attack speed. I wieża przeciwników została zniszczona i brakuje 50 hajsów, więc tutaj rozwalę golemy. Będę miał na botrka. No nie będę miał na botrka. A tu w ogóle golemów nie ma. Śmiesznie. Dobra, już mogę wracać, bo i tak będzie zaraz ten hajs. Dostajemy tam jeden na sekundę, czy trochę więcej. Są golemy, ale już mnie nie interesujecie. Dobra. Jest ten główny nasz item, ale to dosiania obrażeń, a reszta już będzie chyba bardziej pod tanka na razie. Przynajmniej na razie, no zobaczymy jak potem. Dobre obrażenia daje mi to. 16% maksymalnego zdrowia, więc to jest tak bardzo ładnie. Za 6 sekund mogę tu, tym uderzyć. Tym mogę zjechać przy każdym... mogę... jak to działa? 15% maksymalnego poziomu zdrowia. Kolejne, czyli combo ma mieć 30% mniej zdrowia przeciwnik ma. Plus podstawowe ataki zadają 5% aktualnego zdrowia. To jest bardzo fajne, więc nie będzie źle. Do tego bot bardzo fajnie zwiększył mój attack speed. Jeszcze ten moje W będzie zwiększało dalej. Więc będzie naprawdę spoko. No i mam teraz bardzo miły lifesteal. Okej, z dwójką na nas raczej bić się nie będę. Z trójką już na pewno, nie? Znowu champion Velkos. Jeszcze miałem przyjemności im zagrać. Znaczy, powiem wam tak. Połową czempionów nie miałem przyjemności zagrać. Jestem raczej z tych, którzy jak już znajdą jednego fajnego, to grają nim non-stop przez naprawdę długi czas. Miałem Garenem grać pół roku. Pół roku grałem jeden czempionem w LoL'a, uwierzcie mi na słowo. Dobra, Jinx, ty tu lepiej dokładnie uciekaj. O, nasz kumpel już nie żyje. Jakoś tam szalone wbita. Dobra, zróbmy szalone wbite. Okej, 3 trupy zrobiłem. Powiem wam, że cieszę się, że to nagrywam. To musi zostać upublikowane dla potomnych. Czempionem, którym gram pierwszy raz, a takie rzeczy tutaj kminie. A może po prostu ten Warwick jest OP, ale nie wydaje mi się. Nie będę używać flasha, bo on mu się potem pewnie przyda mi do ucieczki. Zawsze tak robię, że... Chociaż ty chyba chcesz zginąć. A ja mam jeszcze przecież Ignite, zapominam o tym.
ale teraz to mi się kończy mana, więc chyba atak będzie głupim pomysłem. Chociaż tutaj zaraz... A nie, nie pomoże mi. Jest i master, no to miło. Ja może za... Oj, słaby ult wykonaju Jinx. Nie wiem, czy zdążycie zauważyć rakietę posaną w krzaki. Tam Lee chyba zbyt zaszalał. Może się zajmę tym taretem, może uda się go, nie uda się go raczej zlikwidować. Dobrze, czas spadać stąd. Może gram zbyt pasywnie, może, ale na razie idzie nieźle. 17-17, bardzo wyrównany pojedynek. Spadaj. O ja cię w dupę. On mnie zaraz przyciągnie, czy uda mu się mi przyciągnąć? Syndra użyczyła mi szybkości ataku, ponieważ jak ja ją jestem dość blisko, to mam przyspieszony ten chodzenie, bo ona jest, ma mały stan zdrowia. Więc bardzo miło z jej strony. I chyba przeżyje nawet to. Okej. Było gorąco, ale się udało. A to najważniejsze. Teraz tak, jaki oni mają team? Oni mają AD, chyba pójdę w Omen Randuina. Niech będzie to. Obie rzeczy mogę wziąć. Dobra, miło. Dobrze zrobiłem, oni chyba mają tylko Syndrę pod AP. No tak, znaczy niby Blitzcrank coś tam będzie bił. Ale dobra, Blitzcrank nie ma jakichś świetnych z tych skilli, więc powinno być nieźle. I zawsze trochę hapsów więcej. Zaraz zlikwiduję kobietę. Najpierw może wbiję jeden poziom, będę miał ulta na drugim. O, dokładnie. O nie, żartujcie. A, już myślałem, że zwieje. No, tutaj rakieta by trafiła, więc byłby kill dla Jinx, gdyby nie był takim szybkim zabójcą. Okej, ja jestem 7-0. To jest świetne. Oczywiście mówię, gram na dość niskim poziomie, a już trochę gram w tego LoL'a, ale uwierzcie mi, że to wcale nie oznacza, że gram ze słabymi graczami, bo w 90% gry i tu bez jakichś tam przesad, jeśli chodzi o liczby, gram z innymi smurfami. Więc mniej więcej poziom jest nam, no, wyrównany. A ja też nie grałem z 2 miesiące w LoL'a. Ale jak widzicie, chyba mam jednak większe szanse niż na tym. Chociaż na moim poziomie w Silverze też się zdarzały takie gry z mojej strony, że całkiem nieźle mi szło. Bierzemy inhibitor, na pewno już go weźmiemy. Okej, okay. Świetnie. Chyba szybka gra. Dobra, jednak spadam stąd. Świetnie, Blitzcrank. Niedobrze. O, ale ja już umieram niestety. Nie mogło być tak pięknie przez cały okres gry. Wezmę sobie... Nie, jakie sorki, merkurki wezmę. A to też można użyć, świetnie. A, to zmniejsza szybkość ruchu, więc nie będzie źle. To takie używanie tego to raczej albo do ucieczki, albo do walki. Dobra, jak będę pamiętać, to postaram się użyć kilka razy. Co to jest? A, to tak działa. Dobra, ile już? 70% prędkości na 10 sekund? Ale to... kurczę. I połowę, czyli jak jestem blisko swojego AD carry w teamie, to jest na pewno dobre do użycia, tylko nie mam chyba AD carry w teamie, prawda? A nie, mam Jinx, czyli warto je trochę zwiększyć, tak, speedy. Fajny ten Warwick, ja mam go chyba nadkupionego, bo ja po prostu tam kupuję tych czempionów tańszych, ale mam taki nawyk, ja w ogóle nie kupuję żadnych czempionów płci żeńskiej. Jeszcze opłaca się ciebie zabijać? Vayne? Opłaca, bo to jest 10-8.
Cholera, mi się ty wydawałeś takim słabym graczem. Ty sobie tu radzisz lepiej niż połowa twojego teamu. Znaczy lepiej niż cały w sumie twój team. Ale dobrze. O czym tutaj mówiłem? Tak, nie skupuję w ogóle żadnych... jak to? Czempionek, czempionów płci żeńskiej. Po prostu nie umiem, nie lubię grać kobietami w grach. Źle, nie umiem się wczuć w... Oj, niedobrze. Zrobię taką jolo akcję. Dobrze. Oj, 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 umieram. Umieram. No, niestety. Skończyła się moja świetna pasa. Ten Velkostycznie się sobie radzi. 10-3 jest w ogóle, on jest lepszy ode mnie. I ma lepszą farmę. Tutaj, no to jednak on najlepiej gra w mojej drużynie. Master też gra dobrze. Oczywiście trochę tam kilka razy padło, ale no nieźle zabija, to też jest bardzo ważne. A u nich najlepsze jest Vayne. Choć nie wiem, polenizowałbym. Może Blitzcrank jest lepszy. Całkiem nieźle gra. Oczywiście on jest supportem, więc nie będzie miał tyle zabójstw co Vayne, ale naprawdę jeśli chodzi o technikę, to znaczy technikę dobrania, tam nie znam się dobrze, ale wydaje mi się, że naprawdę dobrze to robi. Kilka tam widziałem dobrych grabów z jego strony. W tym momencie, może pamiętacie, wziął chyba mojego mastera. Czy tam Lee Sina, coś takiego było. No, no było blisko. Mecz wyrównany, to jest bardzo, to mnie bardzo cieszy. No, nie chciałbym gry, którą albo wygram za łatwo, albo przegram za łatwo. Bo takie nie są zbyt ciekawe, a ta działa nieźle. Zresztą to się nagrywa, ponownie zapytam. Na pewno się nagrywa Lola, czy mój głos, czy ja włączyłem Audacity, to już jest druga sprawa. Ale chyba aż tak roztargniony nie jestem. Do teraz udawało mi się nagrywać te filmy. Dobra, ty już nie żyjesz. A nie wiedziałem, że oni mogą ją bić, kiedy ich przygwożdżam. Powiem wam, że bez ulta czuję się taki dość zagrożony od strony tej Vayne. Vayne. Jak zwał, tak zwał. Bo jak mam ten ult, to mogę się do niej tak szybko jakby tepnąć i zabronić jej, przeskodzić jej w ucierce. A tak to na odległość może mnie ładnie obijać. Dobrze, ponownie inhibitor wzięliśmy. On się respi w jakimś czasie. Znowu duża przewaga po naszej stronie. Nie! Cholera. To było słabe, ja się teraz może oddalę. Chciałem pomóc masterowi, ale ten nie ogarnął, że Vayne powinien bić. A mogę mi spowolnić, dokładnie. No, błąd, moja wina. Pancerz, zdrowie. To byłoby nie głupie. Co to daje? 90... to jest bardzo fajny item. Tak, i chyba o to się postaram. Chociaż to Vayne mnie najbardziej bije. To będzie jednak lepsze. Słoneczna peleryna. Widzicie, naprawdę dobrze idziemy. Znaczy... W puszu ewidentnie my wygrywamy, bo mamy wzięte dwie wieże na topie, jedną na bocie i dwie wieże plus inhibitor na... Nie, trzy wieże plus inhibitor na midzie, więc pod tym względem mamy dużą przewagę. Jeśli chodzi o zabójstwa, które są też bardzo ważne, jeśli nie ważniejsze, to wygrywa... To jest bardzo wyrównane. Wygrywamy, ale jeden trup to jest... Znaczy jeden kill to nie jest jakiś obłędny... A, oni się w ogóle poddali. GG, nie wiem dlaczego, no cóż. W takim razie dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie się spodziewać większej ilości takich filmików, ponieważ no bawię się ostatnio w League of Legends, a nagrać to jest, wiecie, chwila. A nawet powiem wam, że lubię gadać do mikrofonu, już po tym... Dlatego zrobiłem w ogóle ten kanał, a po drugie, im więcej się gada tego mikrofonu, tym bardziej się to zaczyna lubić i zaczyna się za tym tęsknić, jak się dłużej tego nie robi. No dobra, to na tyle tych moich farmazonów. Chciałem zauważyć, że bardzo kulturalny odcinek mi wyszedł, a nieraz nie przekonałem. Chociaż, jak ja już jak przeklinam, to zawsze tam, wiecie, w formie rozrywkowej. No, i chyba, że się zdenerwuje, to wtedy pójdzie jakiś tam buzg. Na czym to jest ten? Tak, Eldo Presidento PCO.